Wioletta Śląska-Zyśk, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera. W tym centrum spotykamy się, by porozmawiać o tym, na jakim etapie są prace związane z wyposażeniem tej przestrzeni, bo wiemy już, że budynek jest gotowy i to od dłuższego czasu. Co działo się w tym roku? Podsumujmy sobie te wszystkie wydarzenia związane z pracami zmierzającymi do uruchomienia Kortosfera. Wrócę jeszcze do ubiegłego roku, ponieważ w ubiegłym roku zaczął się bardzo ważny proces koncepcyjny. W czerwcu spotkaliśmy się w Starej Kotłowni, co prawda w gronie ograniczonym z uwagi na pandemię, ale wśród przedstawicieli nie tylko naszego uniwersytetu, ale również Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, pan Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonale Nauczycieli, Olsztyńskiego Planetarium, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta czy Szkoły Podstawowej nr 2. Ustaliliśmy, jakie są kluczowe grupy odbiorców i tematy. Kolejne miesiące to była praca koncepcyjna nad wypracowaniem eksponatów, które by prezentowały zjawiska, które wymyśliliśmy właśnie na tym czerwcowym spotkaniu. Był to bardzo trudny proces. Zakończył się w grudniu 2020 roku. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie w styczniu tego roku. Pierwszy kwartał 2021 roku to doprecyzowanie, przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do przetargu i również bardzo ważna też rzecz, kryteria dopuszczające warunki udziału i oceny ofert wystawy. I ten cały proces został zakończony, tak jak wspomniałam wcześniej, w pierwszym kwartale tego roku. Przetarg na wyposażenie centrum był przetargiem unijnym. Z uwagi na kwotę został podzielony na 9 części. Pierwszy, najważniejszy, to zakup wystaw eksponatów i zestawów edukacyjnych. Druga część to było wyposażenie Laboratorium Nauk Przyrodniczych z zapleczem. Trzecia część, meble do Laboratorium Nauk Przyrodniczych. Część czwarta to wyposażenie sali warsztatów o żywieniu i żywności. Część piąta, meble i sprzęt AGD do zabudowy do sali warsztatów o żywności i żywieniu. Część szósta, urządzenia optyczne, mikroskopy, teleskopy. Część siódma, wyposażenie konferencyjne, sceniczne, sprzęt do prezentacji. Część ósma, sprzęt komputerowy i biurowy. I część dziewiąta, meble do sali konferencyjnej, meble ogólnodostępne. Z tych 9 części przetargu udało nam się rozstrzygnąć 2 części. W 4 częściach niestety tutaj oferenci złożyli oferty przewyższające kwotę, którą dysponowaliśmy. 2 oferty były nieważne. Natomiast cieszymy się, że w tej strategicznej części, ponieważ wystawy są najważniejszą i najbardziej czasochłonną inwestycją, tak to określę, wpłynęła oferta firmy Trias. Ta część przetargu to jest kwota 11 600 000 zł. Wystawy robi się 18-19 miesięcy. Nasza wystawa będzie zrealizowana w terminie 18 miesięcy, chociaż w trakcie przetargu wykonawca, potencjalny wykonawca, bo nie wiem, kto akurat to pytanie składał, zwracał się z prośbą o to, żeby ten termin był 19-miesięczny, natomiast takiej zgody z naszej strony nie było, także w tych 18 miesiącach nasza inwestycja będzie zamknięta. Druga umowa, którą zawarliśmy w grudniu bieżącego roku, jest to umowa na dostawę sprzętu optycznego. Natomiast te pozostałe części przetargu, no niestety musimy powtórzyć. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej został już złożony w Dziale Zamówień Publicznych. Natomiast no musieliśmy na nowo wyszacować wartości zamówienia. To jest kilkaset pozycji, bo tamte szacowanie już było nieważne. Jak również troszkę zmodyfikować opisy przedmiotu zamówienia. Okazało się, że część sprzętu, który chcieliśmy zakupić, no nie jest możliwy w takiej formie. Część dostawców nie dysponuje takim sprzętem. Pandemia spowodowała również tutaj trochę problemów właśnie z dostawcami. Niektóre podzespoły, które są produkowane na przykład w Chinach czy w Indiach, akurat nie są dostępne, także tutaj dużo pracy też mieliśmy z tym, żeby dostosować te opisy przedmiotu zamówienia do realiów, które są na rynku, jak również dostosować się do cen, które są na rynku, bo ceny wywindowały, także trochę te parametry musieliśmy też zmienić, żeby zmieścić się w kwotach, które mamy zaplanowane w uchwale Senatu i dostosować do umowy zawartej z samorządem województwa. To zapytam właśnie o to, czym zajmować będzie się firma wyłoniona w przetargu do stworzenia tej głównej ekspozycji i jakie eksponaty między innymi w tej kortosferze się pojawią za tych kilkanaście miesięcy. W tej chwili czeka nas taki bardzo ważny proces, ponieważ wykonawca w ciągu najbliższego miesiąca musi z nami ustalić terminy, między innymi przekazania wizualizacji, przekazania projektu technicznego, prototypu, przekazania efektu finalnego i montażu eksponatu finalnego. Jest to duża kwota, musimy to podzielić na
na rozsądne pakiety. Także to, co w tej chwili w ciągu tego miesiąca uda nam się ustalić z wykonawcą, będzie rzutowało na kolejne miesiące. Tak jak powiedziałam wcześniej, większość eksponatów, bo tych eksponatów mamy 130 plus 10 wolnostojących, będą prototypami. Czyli tak naprawdę my przekazaliśmy w opisach przedmiotu zamówienia pomysł, co chcemy przekazać przez określone zjawisko. Natomiast teraz wykonawca już bardzo intensywnie pracujemy, pyta nas, dlaczego, jakiego rodzaju ma być przewód, powiedzmy, który ma łączyć określone elementy, czy co ma wystawać z sufitu. Także pracy przez te najbliższe miesiące, myślę, że 8 pierwszych miesięcy będzie najtrudniejszych, jest bardzo dużo. Natomiast wszystkie projekty techniczne, wszystkie prototypy będziemy musieli zatwierdzić, częściowo wizytując miejsce produkcji danego eksponatu, sprawdzić, czy jest to funkcjonalne, czy może nie należałoby czegoś zrobić bardziej intuicyjnie, bo na tym nam zależy, żeby te eksponaty trafiały do różnych odbiorców, żeby nie zastanawiając się instynktownie daną czynność wykonać, bo wiem, że w niektórych centrach jest ten problem, odwiedziłam większość, dlatego te doświadczenia i to, co podejrzewam, chciałabym przenieść tutaj na nasze eksponaty, czyli wartość edukacyjna wysoka, natomiast wykonanie intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. To może powiedzmy chociaż, jakiego rodzaju to będą eksponaty? Tak, ja może tak pokrótce, wchodząc do naszego centrum na poziomie zero, on jest częściowo zagłębiony w gruncie, także przeniesiemy się pod ziemię. Zobaczymy, z czego składa się gleba, też zobaczymy, jakie bezkręgowce, kręgowce i rośliny, mikroorganizmy żyją pod ziemią i to oczywiście wszystko za pomocą samoobsługowych eksponatów. Przejdziemy do mrocznego pomieszczenia imitującego podziemie, zobaczymy podziemne ziemniaki, buraki czy korzenie kukurydzy, one będą wystawały z sufitu. Na pierwszym piętrze, to jest największa przestrzeń naszego centrum, dowiemy się, co się dzieje na ziemi. Poznamy historię, jak ludzie zostali rolnikami, począwszy od łowiectwa i zbieractwa, jak wyglądało życie na dawnej wsi, jak wyglądały dawne narzędzia. Zwiedzający dowiedzą się, jakie korzyści daje rolnictwo oprócz jedzenia, czyli ubrania, kosmetyki, energię, materiały. I z części historycznej przejdziemy do rolnictwa współczesnego. Poznamy wielką skalę automatyzacji, roboty, satelity, nowoczesne technologie, ale poznamy też i ciemne strony rolnictwa, czyli to, jak środowisko odczuwa na przykład hodowlę na wielką skalę. Na tym piętrze również poznamy siły globalne, zjawiska fizyczne. Tutaj będzie wahadło Foucault, także poznamy efekty falowe, eksponaty mówiące o ruchu w atmosferze, o upływie czasu. Na pierwszym piętrze jeszcze poznamy również procesy, na których opiera się całe życie na Ziemi, zjawisko fotosyntezy. Wszystkie te tematy, które tutaj rzucam, będą możliwe do poznania na zasadzie eksperymentu. Czyli doświadczając, dotykając, wykonując różne ruchy, poznamy te zjawiska, o których mówię. Na pierwszym piętrze poznamy też temat sztucznej selekcji, zmodyfikujemy organizm, poznamy GMO, ale też trochę zabawy. Wyposażenie w wirtualne okulary czy bezpieczną imitację kosy, będziemy mogli skosić wirtualną łąkę, będziemy mogli wczuć się w nowoczesnego rolnika i w ciągniku czy w kombajnie, bo tutaj jeszcze dyskutujemy z wykonawcą, będziemy mogli wykonać siew. Natomiast poznamy przy okazji, jak działa GPS. Na przykład też będziemy mogli wydoić krowę. No i przejdziemy może na piętro drugie. Piętro drugie to jest człowiek, istota jedząca. Tutaj prócz wystaw będą dwie pracownie warsztatowe. Pierwsze to laboratorium edukacyjne, gdzie będą odbywały się zajęcia z biologii czy chemii. Natomiast drugie to jest pracownia naukowych warsztatów kulinarnych. I jeśli chodzi o wystawę, to tutaj dowiemy się, co jest w żywności, czym są kalorie, czy jest dieta zdrowa, czy niezdrowa. Poznamy sposoby przetwarzania jedzenia, tak jak kiszenie, suszenie, pieczenie, ubijanie. Wszystko oczywiście na zasadzie eksperymentu. Podoświadczamy, dlaczego jemy, dlaczego lubimy jeść. Będziemy również mogli poznać nasz skład ciała za pomocą analizatora składu ciała. Poznamy, jak zbudowane jest wnętrze człowieka. Endoskopem wejrzymy w głąb przełyku. Poznamy pasożyty, które są w naszym organizmie. Kolejno dowiemy się, co się stanie, kiedy jemy posiłek, ile metrów mają nasze jelita, co w nich żyje. Poznamy dyfuzory aromatów spożywczych. Tutaj COVID trochę nas doświadczył w tym zakresie, no bo przecież jedzenie nam smakuje, ponieważ pachnie. Mamy tylko 5 smaków, natomiast zapachów dziesiątki tysięcy. Przeanalizujemy również skład naszego ciała. Będziemy mogli też zweryfikować, jak się odżywiamy. Na przykład po zeskanowaniu kodów kreskowych z produktu, który jemy w ciągu dnia, będziemy mieć taką przykładową lodówkę.
od śniadania po kolacji wprowadzimy do systemu nasze menu, otrzymamy podsumowanie ilości zjedzonych kalorii, wskazówki dotyczące naszej diety, na przykład za mało warzyw czy za dużo cukrów. Poznamy przykładowe diety, na przykład niskokaloryczna, niskocukrowa dla sportowców, bezglutenowa czy kapuściana. Zwiedzający dowiedzą się, jaki wpływ te diety mają na nasze zdrowie, kiedy diety mają sens, czy są diety zdrowe, niezdrowe. Zobaczymy też, co jemy, poznamy konserwanty, dodatki do żywności, ale też będziemy mogli na przykład zrobić masło, poznać proces psucia się żywności, poznać rolę glutenu. Na tym piętrze będzie również teatr wysokich energii, to jest taka wydzielona, zaciemniona przestrzeń służąca do prowadzenia pokazów naukowych. Znajdować się tam będzie cewka Tesli z klatką Faradaya, poznamy też ciekawy eksponat, generator Van de Graaffa. No i przechodzimy do punktu kolejnego, to jest poziom trzeci. Poziom trzeci to jest przyszłość. Nie da się utrzymać człowieka i rolnictwa w takim stanie jak obecnie. Ludzi przybywa, terenów do upraw nie. No i coś należy w naszym życiu zmienić, coś w rolnictwie, które ma ogromny wpływ na nasze środowisko, o czym było mowa też na niższych poziomach naszego centrum. Porozmawiamy o źródłach alternatywnego białka. Porozmawiamy o tym, skąd wziąć wodę, jak zadbać o różnorodność biologiczną. W związku z tym, że dział ten zaprasza do zadawania pytań, doskonale koresponduje z salą wykładową, która znajduje się na tym poziomie, gdzie na takie tematy będzie można porozmawiać. Myślę, że zastanowimy się, czy będziemy jeść owady. Coraz bardziej popularne są ciasteczka z owadów czy mąka. Poznamy przykłady dań z owadów. Tu poruszane tematy będą dotyczyć rolnictwa przyszłości i też na pożegnanie chcemy, żeby każdy taką deklarację złożył, żeby odwiedzający zadeklarował, co zrobi, żeby chronić naszą planetę. Na przykład oszczędzać wody przy myciu zębów, kupować mniej opakowań plastikowych, czy może jeść mięsa. Także taką analizę też będziemy robić systematycznie na podstawie tych punktów, tych danych głosów naszych zwiedzających. Na tym piętrze będzie stanowisko z mapą świata, z różnymi składnikami pokarmowymi, na przykład po dotknięciu nożem, widelcem imitacji wołowiny pokaże się na mapie, że ona podchodzi na przykład z Argentyny. Czyli zobaczymy, że tak naprawdę to, co jemy na naszym talerzu jest na całym świecie, ale też zobaczymy, jakie są koszty na przykład transportu tych środków spożywczych do naszego kraju. Na tym piętrze poznamy również produkcję mięsa z laboratorium, poznamy uprawę hydroponiczną, poznamy hodowlę grzybów, glonów, będziemy mogli wcielić się w miejskiego też ogrodnika, na przykład zadbamy o pomidory na balkonie. Za pomocą też eksponatów interaktywnych poznamy, czym jest globalne ocieplenie i efekt cieplarniany, poznamy, w jaki sposób gleba umiera, ile wody potrzebujemy do wyprodukowania oleju, orzecha, czereśni czy szparagów. Co jeszcze? Myślę, że ciekawy jeszcze temat, który będzie poruszany na tym piętrze, to jak oszczędzać wodę. Może przez nawadnianie precyzyjne, poznamy, jak działa retencja. Odsolimy też wodę, poznamy zjawisko skraplania pary wodnej. Doświadczymy, jak oszczędzać wodę, poznamy pułapki feromonowe. Będzie również stanowisko zachęcające do aktywności fizycznej. Rower taki treningowy z pomiarem tętna i wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia co do aktywności fizycznej. Sprawdzimy też, jakim obciążeniem jest nadwymiarowa tkanka tłuszczowa. No, tych stanowisk jest bardzo dużo. Na poziomie czwartym, które nawiązuje do kosmosu, poznamy łazika marsjańskiego, futurystyczne modele rakiet, kosmiczne klockowisko, kosmiczna waga i inne również interaktywne urządzenia. Także jest tego bardzo dużo. Mam nadzieję, że zaciekawiłam. Tak jak wspomniałam, eksponatów interaktywnych będzie 130 plus 10 wolnostojących. Oczywiście jeszcze zestawy edukacyjne, mobilne. Ja jestem sama bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało i mam nadzieję, że również zaciekawiłam Państwa. Na koniec jeszcze jedno pytanie musi paść. Wspominała Pani o tych 18 miesiącach, które ma firma wyłoniona w przetargu na przygotowanie, oddanie, zainstalowanie tych eksponatów, o których rozmawialiśmy. Czy to oznacza, że mniej więcej za 18 miesięcy możemy spodziewać się otwarcia kortosfery oficjalnego? Oczywiście, taką nadzieję mam. Mam nadzieję, że nic nie stanie się z pandemią, która zaskoczyła nas półtora roku temu. Natomiast umowę z samorządem województwa mamy zawartą na rozliczenie projektu do 30 czerwca 2023 roku. W czerwcu 2023 roku będziemy po odbiorach końcowych eksponatów interaktywnych wystaw. Natomiast pozostałe wyposażenie na pewno uda nam się już zakupić wcześniej, bo tak jak wspomniałam, te 7 części przetargu będziemy ponawiać. Czeka nas również przetarg na system rezerwacji sprzedaży biletów, na stronę internetową, ale mam ogromną nadzieję, że w tym czerwcu projekt będzie domknięty. Kwestia, czy będziemy uruchamiać centrum w okres wakacyjny, czy od września. Natomiast na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że całe wyposażenie w czerwcu 2023 roku będzie już na naszym stanie. I będziemy gotowi do tego, żeby przyjmować pierwszych gości.
Pani Violetta Śląska-Zyśk, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.